Okej. Hej! Jestem animatorem. Jesteś artystą. Jestem artystą. Kim jesteś? Jesteś zwycięzcą. Witam Was bardzo serdecznie. Nazywam się Marcin Ptaszyński. Jestem reżyserem filmu krótkometrażowego pod tytułem Obecność aktualnie. Chciałem Was zachęcić do wsparcia tego pomysłu, tej realizacji filmowej, by móc wspólnymi siłami i przy wsparciu wspaniałych osób zaangażowanych w ten projekt, by zrealizować ten film do końca. Jeżeli chodzi o mnie, zajmuję się na serio filmem od jakichś 2 lat. Pracowałem przy paru produkcjach filmowych jako świetleniowiec, po asystent operatora lub osoba do pomagania, więc mam parę lat doświadczenia. Realizowałem dużo sztuki wideo artu, gdyż jestem również na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu, gdzie realizuję również dyplom. Tak czy inaczej, wideo, film to jest moja pasja i w tej pasji również próbuję zaangażować Was i ludzi, którzy mi również pomagają. Jeżeli chodzi o sam film, film jest krótkim metrażem, około 15 do 20 minut, związany z tematem dramatu, ale nie w takim klasycznym pojęciu. Jeżeli myślimy o takich produkcjach jak albo autorach, jak Lem, Duna, Franka Herberta, czy też ósmy pasażer w Nostromo, lub Moon, gdzie jest gra świetna jednego aktora, wszystko jest w klimacie niepewnego science fiction. Film będzie realizowany w 2 fazach w zasadzie. Pierwsza to jest animacja trójwymiarowa 3D na wysokim poziomie, realizowana przez Arka Zuba, która będzie wstępem i przekazaniem miejsca oraz akcji. Druga część pokazuje miejsce całego wydarzenia, czyli kapsuły ratunkowej, w której znajdują się 2 kobiety, które muszą stawić czoła niesamowicie trudnemu uczuciu, jakim jest samotność oraz świadomość śmierci, gdyż te 2 główne bohaterki pędzą w stronę olbrzymiej gwiazdy. Sam pomysł oraz scenariusz samodzielnie zrealizowałem przez około 1,5 roku ostatnie. Inspirowałem się takimi filmami jak właśnie Moon, Sunrise, czy też Solaris książką, lub Odyseja kosmiczna. Chciałem Wam przedstawić chociaż parę sylwetek osób, które będą pomagać. Na ten moment jest około prawie 20 osób, tylko i wyłącznie z chęci do pracy, do stworzenia tego, którzy aktualnie mi pomagają. Cześć, nazywam się Arek Zub, jestem animatorem. W filmie Marcina będę odpowiedzialny za efekty specjalne i grafikę 3D. Cześć, nazywam się Paweł Górniak, jestem kompozytorem muzyki. W projekcie będę zajmował się muzyką i warstwą dźwiękowienia. Będziemy mieli tam dużo dźwięków elektronicznych, syntetycznych i dużo eksperymentów. Cześć, jestem Maja Ziarkowska. W filmie zajmować się będę pracą nad aktorami. Cześć, nazywam się Paweł Brajczewski. W filmie Marcina będę zajmował się scenografią. Cześć, nazywam się Anna Martyniuk. W filmie Marcina Ptaszyńskiego zajmuję się scenografią. Nazywam się Maciej Fechner i zajmuję się storyboardami. Mam na imię Radek Piwoński. W filmie zajmuję się szkicami konceptualnymi i storyboardem. Cześć, nazywam się Dorota Skupniewicz. Jestem z Torunia. Studiuję film animowany. W filmie Marcina Ptaszyńskiego będę zajmować się storyboardem. Mamy również wsparcie w osobach związanych z Poznań Film Commission, jak również ze środowiska filmowego w Poznaniu, gdzie właśnie będziemy realizować cały film. Cześć, Poznań Film Commission, Michał Perlak, Michał Gramacki. Cześć. Wspieramy projekt Marcina Ptaszyńskiego. Zachęcamy do akcji crowdfundingowej. Potrzebne mu jest kilka groszy, więc tym bardziej zapraszamy do tej akcji. Trzymamy za niego kciuki. Sama budowa scenografii pochłania dużo pieniędzy. Wypożyczenie sprzętu profesjonalnego związanego z oświetleniem jest dość drogi. A na koniec zapłaceniu profesjonalistom od aktorek po profesjonalne osoby, które akurat nie zjawiły się z samodzielnym zaangażowaniem, a którym trzeba zapłacić również za ich pracę oraz czas.
tym samym dzięki wsparciu ludzi chętnych do pracy, dzięki wsparciu mojej uczelni, na którą uczęszczam, Uniwersytetu Artystycznego, jak również dzięki wsparciu miasta Poznań, dzięki Poznań Film Commission, mogę zacząć realizować. Jednak to tylko od Was zależy, czy ten projekt tak naprawdę się uda do końca. Dlatego proszę Was, wspomóżcie nas. Nawet 5 zł czasami wystarczy, by stworzyć coś pięknego. Dziękuję.